Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o balansie klas postaci, dlatego że ostatnio temat już jakiś czas temu był dość głośny, wszyscy się nastawiali, że będzie ten balans, jak już zrobią ten nowy backend, zresztą oni sami o tym mówili, no i wiadomo, każdy spodziewał się tego, że przede wszystkim troszeczkę nerfa dostanie Paladyn, który oprócz tego, że ma za duży bonus profesji, to jeszcze Fireball jego jest troszeczkę zbugowany, no i liczyliśmy oczywiście na buffa tego łowcy demonów, który aktualnie, myślę, że nie skłamę, jak powiem, że jest niegrywalny. Natomiast ostatnio była dyskusja na ten temat właśnie na tawernie discordowej, gdzie tam tej, powiedzmy, oficjalnej Shakesowej, no i dostaliśmy informację od Leandera, że to, co Paladyn sobą reprezentuje, to nie są wcale błędy. Zaraz wam przedstawię tą wypowiedź, bo mam tutaj screena, no i generalnie powiem wam, o co tutaj chodzi. Głównie porozmawiamy o Paladynie, ale inne klasy postaci też w tym przypadku są istotne, więc też będę je musiał tutaj wciągnąć. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmem. Ostatnio robiły po 200-300 lajków, więc bardzo fajnie. Nie zapominajcie o tym i podtrzymujcie tą aktywność, która, tak jak mówię, jest no fajna po prostu. Także zostawcie tego kciuka, możecie zostawić subika z dzwoneczkiem, ostatnio dostałem puchar od YouTube'a, taki wirtualny oczywiście za 15 tysięcy subów, więc dziękuję, wysyłałem na Discordzie screena, już mamy ich prawie 15 100, więc kto jeszcze nie subuje albo nie ma dzwonka, to zachęcam, no i oczywiście wbijacie na Discorda dla widzów na Twitcha i możecie pod koniec filmu, jak już się dowiecie, o co dokładnie chodzi, wypowiedzieć się w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. I teraz tak, myślę, że możemy powolutku zaczynać. O co chodzi z tym Paladynem? Paladyn po pierwsze ma zbyt duży bonus profesji. Myślę, że już o tym wspominałem wielokrotnie, no ale powiem jeszcze raz, bo chyba warto wytłumaczyć, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi i tak dalej. Co to jest ten bonus profesji? Po pierwsze, w grze, może zacznę od początku, mamy broń jednoręczną i mamy broń dwuręczną. Broń dwuręczna to jest różdżka i tutaj, i co jeszcze? I chyba, i oczywiście łuk, nie? Łuk, tam ewentualnie jakaś kusza. Tak więc to są bronie dwuręczne. No i wiadomo, klasy, które się posługują tymi brońmi, no to tam jakiś mag, jakiś, nie wiem, zwiadowca, tam druid i tak dalej. No wiadomo, o co chodzi. No i mamy jeszcze oczywiście broń jednoręczną, jest to tutaj broń wojownika, jak widzicie, nią się posługuje tam Paladyn, nią się posługuje Berserker i tak dalej, i tak dalej. Bronie dwuręczne dają dwa razy więcej statystyk aniżeli broń jednoręczna, dlatego że zobaczcie, tutaj na przykład nasza broń daje nam 740 statystyk, a jak tu wejdziemy na przykład na broń maga, no to mamy 1440, no wiadomo, że to jakbyśmy znaleźli na tym samym poziomie broń i tak dalej, to było równe razy dwa, no a tu są jakieś tam delikatne różnice. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że wojownik ma jeszcze tarczę. Tarczę, która daje mu statystyki, więc no tutaj, jak widzicie, łącznie te tarcza i broń daje mu tyle, ile na przykład ta broń dwuręczna właśnie u maga, czy tam u zwiadowcy, czy generalnie u klas, które się posługują tą bronią dwuręczną. No i dochodzi tutaj jeszcze ktoś taki jak właśnie Paladyn, czy też Berserker, którzy posługują się właśnie bronią jednoręczną, no a nie mają tarczy. No i tutaj przychodzi z pomocą ten bonus profesji, który powinien zrekompensować statystyki z tej tarczy. I teraz tak, jest jeszcze zabójca, ale zabójca ma dwie bronie jednoręczne, więc jakby, no wiadomo, to też jest razy dwa, tak jakby miał tarczę, więc tu chyba myślę, że nie muszę tego tłumaczyć. No ale jeżeli chodzi właśnie o takie klasy jak Berserker czy Paladyn, oni tej tarczy nie mają. No i teraz tak, ten bonus profesji powinien właśnie rekompensować plus minus, bo to wiadomo, nie jest tam co do jednej statystyki, ale plus minus tyle, ile daje wojownikowi na przykład taka tarcza. No i tu jak sobie wejdziemy na przykład na Berserka, no to mamy bonus profesji prawie 1200. Tu ten bonus profesji jest wszędzie taki sam, oczywiście tu chodzi o te trzy główne statystyki. No i jak widzicie, tu jest prawie 1200, natomiast my mamy w tarczy 740 plus oczywiście jeszcze ulepszenia, które nam dają 415, no i mniej więcej wychodzi tyle samo, nie? Wiadomo, że to nie będzie idealnie co do jednej statystyki, tak jak mówię, ale mniej więcej tyle samo. No ja, ale jak weźmiemy tutaj na przykład Paladyna, no to jak wejdziemy na bonus profesji, no to jak widzicie, no jest on delikatnie, w cudzysłowie, większy, dlatego że tam było niecałe 1200, a tu mamy prawie 900, no co jest przepaścią, jak widzicie, tu w tym, no wszędzie, no tu szczęścia jest mniej, no ale generalnie te dwie główne statystyki, a czemu jest w ogóle mniej szczęścia, to akurat nie wiem, poczekajcie, on też miał tutaj mniej szczęścia? Nie, on szczęścia miał tyle samo, to akurat dziwne, no ale nieważne, szczęście to tam wiadomo, jak wygląda.
Chodzi nam tutaj o te dwie główne statystyki. Tu powiecie, że ten paladyn jest akurat bardzo silny, ok, no ale jak wejdziemy sobie na przykład na takiego 478 paladyna, no to w dalszym ciągu ten bonus profesji wygląda tak, że dostaje on 2300, co jest w dalszym ciągu o wiele więcej, aniżeli daje nam nasza tarcza. Co jest oczywiście niesprawiedliwe, no bo jak widzicie u berserka jest to bardzo ładnie zbalansowane i berserk tutaj dostaje tyle mniej więcej, ile dostawać powinien. No to jest dwa razy więcej, nawet więcej niż dwa razy więcej, jeżeli chodzi o bonus profesji właśnie u paladyna, co jest oczywiście, no tak jak mówię, niesprawiedliwe, więc to jest pierwsza jego wada, którą no myślę, że powinni naprawić, no bo to no dziwne, po prostu dziwne, nie, nielogiczne, bo dostaje te statystyki tak naprawdę, nie, myślę, że można powiedzieć, że za darmo. No a druga sprawa to jest Fireball. Fireball, który nowym klasom postaci, mówiąc nowe klasy postaci, mam na myśli tutaj Berserka, mam na myśli tutaj na przykład, nie wiem, kogo tam jeszcze, Łowcę Demonów przede wszystkim, no i Druida, zabiera za zawsze 33% HP, tak być nie powinno. Generalnie jest to fajnie zbalansowane, jeżeli chodzi o inne klasy postaci. Ja tu wam zaraz przeczytam, nie mam tego co prawda zesklinowanego, ale pokażę wam, że tak, jeżeli chodzi o na przykład wojownika, to Fireball zabiera paladyna wojownikowi, zabiera mniej niż 33% HP właśnie tego wojownika, ale 25% HP posiadanego przez paladyna, nie? Rozumiecie chyba o co chodzi. Jeżeli chodzi o zwiadowcę i zabójcę, no to jest tak samo, że mniej niż 33% HP przeciwnika i 20% posiadanego HP, więc to jest w jakiś sposób tam fajnie, można powiedzieć, zbalansowane. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o Berserka, Łowcę Demonów i Druida, jest to zawsze 33% HP, gdzie no jak gramy druidem i mamy założoną maskę wojownika, gdzie powinniśmy być naprawdę twardzi, to może tutaj zaatakuje, mam nadzieję, że się nie kukesi na przykład, bo tu jedyny paladyn z tego co widzę w top 30, mam nadzieję, że się nie obrazi. Tak jak mówię, mam teraz maskę wojownika, no i zobaczcie, że ten Fireball zabiera mi no blisko połowę HP. No i teraz wiadomo, tutaj jeżeli chodzi o statystyki, jest przepaść, więc najprawdopodobniej tą walkę po prostu wygram, ale mimo wszystko jakby paladyn był mniej więcej na tym samym etapie, w sensie na tym samym poziomie statystyk i tak dalej, no to raczej taki druid ma ciężko i wielokrotnie widziałem, że jeżeli właśnie jest druid i paladyn, na przykład na serwerze 42 niemieckim bodajże tak jest, no to ten paladyn dosłownie go niszczy. Tak więc no tutaj no to akurat również myślę, że dość słaba opcja, bo tak naprawdę wszystkie nowe klasy z takim paladynem mają bardzo, bardzo jakby nierówne szanse, no nie? Możemy sobie założyć, nie wiem, na przykład to jeszcze też ciekawa sprawa, możemy sobie założyć na 40, załóżmy 5 serwerze międzynarodowym, paladyna bym tu chciał, profesję sobie zmienimy na paladyna, cyk, tutaj nazwę byle jaką, bo to jest oczywiście konto tymczasowe, pomijamy wskazówki, no i zaatakujemy na przykład berserka. Jak widzicie, top 2 na tym serwerze, klikniemy sobie cyk, no i zobaczcie, że my na pierwszym levelu nasz Fireball zadaje mu no, tak jak mówię, no 33% jego HP, więc ogromną ilość, nie? Także to też śmiesznie, tak to być po prostu nie powinno. No i teraz może odniosę się do tego, co tutaj, dobra, to potem usunę najwyżej, odniosę się do tego, co mówił Leander, co pisał, bo mam screeny. Pierwszy screen to jest coś takiego, jak widzicie, no tu, że ten wątek właśnie tego Fireballa Paladyna już był przez jeden rok. No i tutaj jak widzicie, że to nie jest błąd. Tutaj rozmawiali o tym, ja tego w sumie nie czytałem tak dokładnie. No i jak widzicie, że Fireball zadaje 33% obrażeń przeciwko druidom, berserkom i łowcom demonów, nieważne tam, nie zważając na jaki to jest level, i że to nie jest błąd, tak w skrócie możecie sobie tam dokładnie przetłumaczyć. W każdym razie, no jak widzicie, to też ciekawa opcja, no bo każdy myślał, że to jest właśnie błąd i to, że to w tym balansie klas postaci zostanie naprawione. No i tutaj druga opcja odnośnie bonusu profesji, nad czym ja w zasadzie bardziej ubolewałem, no bo ten Fireball, wiadomo, że jak gramy jedną z tych nowszych klas postaci, no to troszeczkę lipa, no a jeżeli chodzi o
Ja tutaj na przykład, jak widzicie, na W40 top 1 paladyn jest no bardzo mocno ahead, więc rozumiecie, o co chodzi. Tak więc no ja gram wojownikiem, więc akurat kwestia Fireballa mnie nie dotyczy, no ale być tak nie powinno. No i na innych kontach może mnie dotyczy, nie? Chociaż ja raczej, jeżeli chodzi o te nowe klasy postaci, no to ewentualnie Berserkiem tam sobie poklikamy, no ale Berserk wiadomo, że do PvP nie jest tam jakiś wybitny. Tak więc no ja tutaj druidem i łowcą demonów przynajmniej na razie nie zamierzam nigdzie zaczynać, także chociaż tyle. No ale dobra, jeżeli chodzi o kolejnego screena, no to jak widzicie, Leander napisał, że zapytał, czy bonus profesji jest właściwy, no i że jest. Że ten paladyn został zaprojektowany tak jak jest obecnie. No i tu na 100% nie może, jak ja się w ogóle mieszam, jak tłumaczę. No i że na 100% nie jest to błąd, tutaj tak w skrócie można powiedzieć. Tak więc jak widzicie, no słabo, nie? Jeżeli chodzi o ten bonus profesji, słabo wygląda na to, że trzeba teraz grać paladynem, no bo zdecydowanie ten paladyn jest bardzo, bardzo silny. No i jeżeli to nie zostanie naprawione, no jak widzicie, nie zostanie najprawdopodobniej, bo według twórców nie jest to żaden błąd, no to tutaj paladyn pozostanie bardzo silną klasą postaci ze statystykami, które dostaje tak naprawdę za nic, no i z tym Fireballem, który jest no OP przeciwko tam berserkom, łowcom demonów i właśnie druidom. Ten druid no w masce wojownika powinien w zasadzie dostawać chyba takie same, tak samo powinien Fireball działać jak przeciwko wojownikom, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, no a niestety tak nie jest. Kolejna ciekawostka odnośnie tego balansu klas postaci. Jak gramy tutaj druidem i walczymy na przykład z łowcą demonów, to łowca demonów nie jest w stanie się odrodzić, co też jest moim zdaniem, no kurczę, nie wiem jak to jest zrobione, no ale generalnie działa to tak, że po prostu łowca demonów, w sensie ataki druida są przeciwko łowcy demonów, łowca demonów je widzi jako magiczne, no a wiadomo, jak tam, nie wiem, na przykład mag zabije łowcę demonów, no to on się odrodzić nie może, no i tak samo jeżeli chodzi o druida, to też jest błąd. Tutaj druid się posługuje inteligencją, no ale te ataki zdecydowanie nie są magiczne, a mimo wszystko łowca demonów się odrodzić przeciwko takiemu druidowi nie może. Tu bym wam może pokazał, powiedzmy, o, tutaj mamy kogoś, no i zobaczmy, jak to tu wygląda. Nie wiem, czy to jak ja skipuję, to odrodzenie jest, tak szczerze, jak ja nie walczę a może, poczekajcie, nie, dobra, no spróbujemy tak, poskipujemy trochę, chociaż nie, to chyba nie ma sensu, musicie uwierzyć na słowo, nieważne, nie będę teraz, bo nie wiem, czy jak skipuję walkę, to po prostu skipowałbym do odrodzenia, czy jak enterem tutaj klikam, to po prostu nawet mimo odrodzenia ta walka się kończy. W każdym razie no odrodzić się łowca demonów przeciwko druidowi nie może, bo jego ataki są liczone, łowca demonów je liczy jako właśnie magiczne. I tam w ogóle były takie symulacje, że jeżeli chodzi o win ratio, jak postawimy ze sobą druida, który ma takie same statystyki jak łowca demonów, no to ten druid wygrywa, chyba tam było 85% walk, także no powinno być koło 50%, żeby wiadomo, ten balans był zachowany każdej klasy postaci, to tam około 50%, no a tutaj mamy taką przewagę, więc to również nie powinno być tak, a jest. Także tutaj taka moja wypowiedź na temat tych klas postaci, właśnie na temat tego balansu, głównie tutaj paladyn, który niestety jest zbyt mocny, można by powiedzieć, no ale tak jak mówię, też inne rzeczy są, które wymagają zdecydowanie poprawek. Dajcie znać, co o tym myślicie. Taki krótszy odcinek, zdecydowałem, że nagram coś takiego. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, o zostawieniu subika z dzwoneczkiem. Wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha, linki macie w przypiętym komentarzu. Jeżeli ktoś jeszcze nie gra w Shakesa, to może sobie kliknąć w link, który jest w pierwszy link w ogóle pod tym filmem w opisie. To jest mój reflink, zachęcam do gry. No i generalnie tyle. I oczywiście zostawiajcie komentarze, co wy na ten temat sądzicie, bo moim zdaniem, no, że to nie jest traktowane jako błąd, gdzie już ja nawet od dawna myślałem, że to będzie po prostu błąd i że to prędzej czy później zostanie naprawione właśnie przy okazji tego balansu, no to dla mnie to jest no dość słabe, no ale co zrobić. To wszystko, jeszcze raz dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!